Hej, dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was dzisiaj ja i mój misiu. Zarośnięty misiu, to jest mój mąż i nazywa się... Oluś. Tak, to jest mój mąż o imieniu Aleksander. I jak wszyscy dobrze wiemy, jest kwarantanna. Wszyscy fryzjerzy są zamknięci, nie przyjmują. Mężczyzna, jeżeli ma krótką fryzurę, to chodzi mniej więcej do fryzjera raz na ile? 2-3 tygodnie? 3? Na trzy tygodnie? Na krótko? Dobra, ja myślałam, że na 4. Jak ma być krótko, to ma być to co 3. 3-4 tygodnie, okej. Okay, no więc to już ten czas dawno upłynął, tak? Jeżeli jeszcze się nie zazębiło... 4 tygodnie temu. Jeżeli się jeszcze zazębiło, że powinieneś pójść w momencie, kiedy zaczęła się kwarantanna, no to już jesteś w zasadzie 2 miesiące. Tak. Tak, więc teraz to już jest ten czas, kiedy Oluś powinien się udać do fryzjera i się udał. I się udał właśnie i ja na ochotnika stwierdziłam, że postaram się ogarnąć te włosy i tą brodę. Więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to u nas będzie wyglądało i co z tego zarośniętego misia wyjdzie, to serdecznie zapraszamy do oglądania i zaczynamy! Tak, zaczynamy. Zaczynamy. Jestem cały czas uśmiechnięty. Ale spoko. Tylko przez brodę nie widać. To jest mój uśmiech. Oluś, uśmiechnij się. najbardziej mi przeszkadza, tak, to mi najbardziej przeszkadza tutaj, więc to będziemy musieli sobie z tym poradzić i to ładnie jakoś ogarnąć, ohajdnąć, tak, wiecie, żeby to wyglądało. Mam golarkę, mam nożyczki. Mam to zakładać? Tak, masz to zakładać, tak, żeby się wiatrę nie zrobić bałaganu. Gryzie mnie w szyję. Szerzej troszkę, tak? Dobrze. Mam jeszcze takie degażówki, żeby ukryć cały mój brak umiejętności. I mam golarkę, którą się tutaj... Na ile ci zawsze fryzjer podgala tutaj, nie wiesz? Różnie, od zera do 3. Od zera? Ale nie, ja nie zrobię od zera. Do 3 tutaj i później idzie tak ładnie ten. Dobra, to ja zrobię 21. To jest 2 centymetry. To ja zrobię, ja wiem no, 15, zobaczymy. To się nic nie złapie, 15. Nie złapie mnie tutaj nic? No zobacz. Dobra, to jest dużo. Nie złapię ci. Dobra. Mówisz... Nie, no na trójkę. Nie, ja ci dziury porobię na trójce. Nie, zaczniemy od 9. Nie będzie widać. Będzie widać. No? Jedziemy. Będzie widać. Raz kiedyś chyba cię strzygłam tak delikatnie, nie? Chyba wyparłem to. Wyparłeś? Zobaczcie ile włosów. Dobra, tutaj mamy folię rozścieloną, żeby właśnie cały ten bałagan sobie bezproblemowo zleciał. Idziemy. Dobra, i teraz... Co? No wiesz co, jest, no jest lepiej. Wierzę na słowo. Dobra, i teraz... Wiesz co, teraz bym ci musiała tutaj to wystrzyć nożyczkami, bo tutaj jest koło ucha, tu koło ucha jest zawsze trudno, nie? To tutaj ci wystrzyć. To się ściągasz nakładkę i robisz to maszynką. Ale ja się boję, że ja ci ucho utnę, to wolę zrobić to nożyczkami. Ja prędzej utniesz nożyczkami. Oczywiście, że tak. Ale to może na samym końcu już, co? I teraz ja powinnam zmniejszyć długość i jakby cieniować tutaj, nie? Bo z tego co ja widziałam, jak fryzjerzy to robią, to oni pod koniec ruchu uciekają do siebie jakby, żeby ładnie wyprofilować... Inną nakładkę. Oni mają ruchomą, czy my? Nie, ja mam ruchomą? Nie, ona nie jest taka mocno ruchoma. Dobra. Szóstka. Jedziemy z szóstką. I szóstką będę tutaj dojeżdżała troszeczkę niżej i też zrobię taki ruch do przodu. Może mi to wyjdzie. Co
Dobra. Lecimy. Lecimy. Wiesz, ale mam jeszcze te gażówki, żeby ewentualnie tutaj... Bo najgorzej, moim zdaniem, to jak zrobić tutaj takiego, wiecie, schoda. Że tu jest krótko i tu nagle nam się robi taki zagłowa. No to to strasznie, więc może mi się... Tak ci wyszedł. Na razie tak. To powinno być tu prosto i dopiero tu zjechać, a ty zrobiłeś tak... No ale co, no to ja mogę to jeszcze zrobić. Nie rób. Dobrze jest. Ale jeszcze nie skończyłam, to jest wstępny zarys. Wstępny zarys na razie. Dobra, bo już zaczynam się stresować. Prawidłowo. Nie, ja to zrobię, wiesz, degażówkami. Degażówki właśnie dużo ukryją. Taki, wiesz, kompletny brak umiejętności. Albo i nie. Nożyczkami spróbujemy. Wiesz, to jest takie cięcie na przeżycie. Tak. No. Włosy odrosną. Włosy odrosną, ale żeby chociaż trochę z nad uszu je ściągnąć, z karku trochę. Wiesz, to nie będzie takie wyprofilowane jak po barberze. O, ale już ci zlikwidowałam tego za głowę nożyczkami. Nie widzę. No, ale ja widzę. Tutaj jeszcze tylko. Dopracować. Powinnaś jeszcze przedziały wygolić, ale nie wiem, czy ci pozwolę. Przedziałek wygolny. Znaczy, że ja ci tu powinnam zrobić przedziałek, tak? Że tutaj powinno... Tak? Tak i tak. No ale to... No mogę. Ale, no dobrze, ale to ja i tak muszę ci troszeczkę te włosy w takim razie z góry skrócić. Nie możesz. A co, boisz się? Nie, nie chcę. Aha, zapuszczasz, czy co? Tak. A powiedz mi, czy ten bok tutaj powinien być sporo krótszy od tego? Którego? Od tego drugiego. Czy ten bok dużo krótszy powinien być od tego? Pokażę, jest czubek głowy, więc jak... Masz dwa boki. Masz no. Tutaj krótszy, tak? No. Dużo krótszy powinien być. On musi być taki asymetryczny, że prawie tutaj do zera, a ten bok długi? Czy nie, jak? To zależy jaka fryzura, ale to nie, nie. Nie. Że mam gbura, bo to znaczy. Nie masz gbura. No, tylko? Nie, nic nie wiem, mówię, bo się to wykorzystać. Wiesz, że teraz każde twoje słowo może być wykorzystane. Dlatego siedzę cicho. Przeciwko tobie? Dobra, nie wiem czy dobra, ale... Nie. Troszkę też tego za głowę tutaj. Ale to mam trochę krócej. No. Powiem ci, że. Dobrze. Dobrze? Drugi bok. Ale jeszcze brody ci będę robiła. Zobaczymy. No nie, no właśnie to broda jest najgorsza. Taka jest, taki jesteś misiu. Masz fotela. O, i ten, i szklaneczki whisky. No tak tam właśnie u barberów się bawią. I raz na co dwa tygodnie. Co się u barbera, zostaje u barbera. A teraz grzebień też staram się trzymać tak pod kątem, żeby to cięcie było tutaj najkrótsze z dołu głowy i tak szło pod kątem. Tak, tak mi się wydaje, słuchajcie, nigdy nie byłam na żadnym szkoleniu włosowym, nigdy, a zawsze lubiłam ciąć włosy. Czasami obcinam naszemu synowi, ale ostatnio on chce mieć długie włosy i ostatnio wsadziłam go do wanny, żeby mu tam ostrzec, żeby było najmniej bałaganu w łazience. I on biedny siedział i tak płakał, tak płakał, że mu te włosy obcinam, ale już grzywka miał dotąd, już nic nie widział. I ma proste jak druty włosy i naprawdę mu się bardzo ciężko układają, więc już po prostu musiałam mu ściąć. I biedny tak płakał, siedział w wannie i po prostu łzy mu tak leciały w grochy. Ale finalnie dobrze wygląda, nie? Nie wiesz, bo to ja mam nożyczki w rękach. Dobra, koniec? Nie, no co ty, jaki koniec? No ale ja to dopracowuję. Co ty myślałeś, że to 10 minut będzie trwało? No. Nie, a ile jesteś u barbera? No, no, słyszeliście? W 10 minut miałam go ostrzec, ale u barbera siedzi godzinę. Brodę. No dobrze, no to brodę ci zrobię w 5 minut, jak będziesz chciał, ale włosy... Ale tutaj włosy muszę dopracować, no. Przecież ja nie mam takiej wprawy jak twój barber. Ale w ogóle ostatnio siedzimy i Olek powiedział, że moje włosy też już są za długie.
Więc następnym razem Olek będzie mnie ciął. No i zobaczymy, komu pójdzie lepiej. Wiesz co? No dobra, powiedzmy, że to jest jakoś. Teraz broda, o, teraz broda, proszę. Proszę, proszę do mnie. Co chcesz zrobić, jak? Ja ci chcę ją tylko... Tylko tu. Dobrze, tylko tu. Pozostawiasz. Tylko tu. Ale czego się boisz, że ci... Aha, z długości, niż żebym ci nie ścinała, z długości. Dobrze, tylko boki, bo one tak ci odstają. I tu. Pokaż się tutaj do kamery. Tu. Bo tutaj, o, ci się tak puszy. O, zobacz, o, widzisz jak ten Lincoln. To ci zetnę, dobra? Tu, tutaj musisz zrobić to, tak samo jak jest tu. Tak. I do tego miejsca, tu już zostaniesz. Po prostu tak o. Dobrze. To może najpierw, co ja ci robiłam tutaj? Dziewiątką? Dziewiątką. Może ty? Też ci robi pan barber też najpierw kolarką, czy od razu nożyczkami? Kolarką? Dobrze, to teraz nożyczki. Już? Nie, to nożyczki teraz, teraz będę do pracy. Po co nożyczki? I ty czasami jak wracasz, to też ładnie policzki masz tutaj obgolone taką linię i wąsy. Pokaż. No, już jest lepiej. Druga? No druga. Ale skupienie. A ty jesteś zestresowany? Że ci tutaj jest... Nie boję się, bo to odrośnie, na szczęście. Ale masz zaufanie. Stres jest mniejszy. Ale masz zaufanie do mnie? Oczywiście. Troszeczkę muszę ci tutaj z długości połączyć. Muszę te dwie długości, tą krótką i teraz tą, co masz długą, żeby to tak ładnie schodziło, a nie żeby był taki ząb. Tak. Ale pamiętasz kiedyś dawno tam się... Nazywać cię nie będę. Dawno przecież sam sobie powiedziałem. Ale ja ci kiedyś też tak zrobiłam. Kiedyś powiedziałeś, że jest bardzo ładnie. Znaczy, no nie wiem, czy powiedziałeś, że jest bardzo ładnie, ale że... Wspominam sobie. No właśnie. Ale że jest okej. Okay. Krytycznie podchodzisz, wiesz, do wszystkiego. Będzie pan zadowolony. O. O! Druga. Nie, bo tu jeszcze coś odstaje, poczekaj. O! No. Dobra, ja bym teraz wzięła golarkę, wiesz, i wzięłabym ci tą golarką teraz na zero. Dobrego słowa nie usłyszę, no dobrego słowa. Czekaj. Po ilu? Po 12 latach małżeństwa? Licz. Nie liczę właśnie, nigdy nie wiesz, że ja dodatki się kompletnie się nie tam, nie nadaję. 13 lat. Dobra, idziemy z tym karczychem, bo to wszystko tutaj jest zarośnięte. Więc, a to Oluś, jak ty chcesz? Chcesz mieć tutaj do taki dziubek, czy chcesz na okrągło? Nie wiem, Ania, ja nigdy nie wiem. Bo zazwyczaj to jest tak, że tam jest wygolone, więc to teraz musisz stwierdzić. Ja chyba żaden dziubek, po prostu. Tak? No, tak. Na okrągło? No, powiem ci, że nie jest źle. Dobra, i teraz bym ci tutaj jeszcze koło, tutaj koło brody i tutaj na dole też, nie? No, jeszcze ci tutaj gdzieś wygnęła. Tutaj jeszcze uczeszę. Jeszcze tutaj odstają pojedyncze, o, takie właśnie jakieś... Dzikie włosy, a pokaż brwi. Chciałam zauważyć, że zmieniłam technikę. I co? Nie wiem, która to jest strona. Ta? No ta jest troszkę krócej, to teraz...
A czy tutaj trymerem pan ci robi, czy jak? Brzytwą. Właśnie, brzytwą, no. Nie mamy. Nie mamy brzytwy, nie, nie, nie. Zaczynamy wszystko gryźć. No, masz te strasznie twarde włosy. A jeszcze wąsy. No, to albo tak tylko... Takie dzyt zrobimy. Czyszymy. I tak równo z linią ust? Mhm. A jak tutaj, żeby one się połączyły z brodą, to jak? Dobra, nie wiem, zobaczymy. Żeby nie za krótko, nie? Nie cieniujemy? Nie. Nie cieniujemy, jest dobrze. Tak? Jest dobrze, słyszeliście? Dobra, czekaj, a w górę? Nic z górą? Nic? Aha, ty chciałeś jeszcze przydziałek. No mokro, nie? Dobrze, no mokro. A czemu nie chcesz z długości, żebym ci... Nie chcę. Boisz się. Boisz się. Nie, nie chcę. A co, zapuszczasz? Tak, ja mam już dłuższy. Teraz weź zobacz. To nie jest tak, że... Musisz znowu zrobić. On jest krzywy. Krzywy jest? No pewnie. Krzywy? Ja go zrobiłam tak, jak ci włosy widzisz. Zobacz teraz. No zaraz to go wyrównuję. No właśnie chciałam to powiedzieć, że zaraz go wyprostuję. A właśnie, a na jaką grubość to się robi, słuchaj? Zawsze się pytają cienko czy grubo, więc nie powiem ci. Pytają się, czy cienko czy grubo? I to jest tam troszeczkę szerzej wtedy. No wiem, ale dlatego się pytam, czy jak chcesz? Nie wiem. Zrób a cienko, jak odpowiadasz? Zrób cienko, to ci później powiem. A jak odpowiadasz na takie pytania, jak się ciebie pytają, czy chcesz cienko czy grubo, to co później? No, już jest proste. No? Czy życzy pan sobie lakieru? Pastę, tak? Pastę. I tutaj na brodę też, pastę? No, no, a nie dobrze. Pokaż mi tutaj, żebym ci nie zrobiła szwali. Nie wiem, jak to ci czeszą na bok? I to chyba tak odstają te włosy. Tak ci odstają? Mhm. Bo ty byś musiał mieć znacznie krócej, wiesz? No okej. Okay. Chciałeś, żebym miał dłużej. No tak, chciałam, żebyś miał dłużej. Voila! No? No to powiem tak. No, obejrzyj się w ogóle do kopczyka jeszcze pędzel jakiś ci muszę. Pomijając to, że jednak u Barbera czas płynie wygodniej. A, nie ma tego fotela, nie ma tutaj fotela, wiesz. Nie ma innych. Jak to nazwać? Umilaczy. Dodatków, tak. To robotę uznaję za dobrą. Dobrą, ale nie bardzo dobrą. 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 Bo... Ale rozumiesz, że to tak jak się umówiliśmy, to ma być fryzura na przetrwanie, tak? No, dojdziesz do wprawy, to nie, kasy, wizyty. Kasa zostanie w portfelu. Nie jest źle, nie? Nie, jest bardzo dobrze. A jak broda? A jak broda właśnie? A jak broda się bałeś brody? Ale ogarnęłam chyba, co? Jest okej. Z porządku, jest ładnie. No, a tutaj boki, zobacz tutaj. Ja nie, no, jak mam to zobaczyć? To poczekaj, o właśnie, lusterko ci tam. Proszę. Nie, nie widzę się. Okej. Bardzo spoko. Tym enigmatycznym zakończeniem dziękujemy za ten wspólny odcinek. Mam nadzieję, że będzie ci się przyjemnie w fryzurze chodziło i wszyscy będą zaskoczeni, że jesteś ogarnięty. Tak, jak? Skąd? Jak właśnie? Jak? Jak to się stało? Kto? Kto się odważył otworzyć swój zakład? Jeszcze nam tutaj wparują z kontrolą. Mandat, dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Buziaki, pa.